A w dzisiejszym odcinku dowiecie się, jak uniknąć najczęstszych błędów popełnianych przy organizacji wesela. Zapraszam. Ja mam na imię Monika Dąbek, jestem wedding plannerem, zajmuję się zawodowo oczywiście organizacją przyjęć weselnych. Dzisiaj powiem Wam o 8 takich błędach, które obserwuję, które najczęściej pojawiają się w trakcie organizacji przyjęcia weselnego, czyli tego, kiedy planujemy i mamy ten czas, żeby tak naprawdę zrobić to trochę bardziej przemyślenie i bez tych właśnie błędów. Więc mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek będzie dla Was pomocny i nie przedłużając, zapraszam dalej. Pierwszym takim moim, uważam, jednym z częstszych błędów, trochę on powstał wskutek takiego mitu dość mocno rozpowszechnionego na temat organizacji przyjęcia weselnego, to jest mianowicie zbyt długi czas przeznaczany na organizację przyjęcia weselnego. I tak, wiem, oczywiście lepiej więcej niż za mało, aczkolwiek wiecie, rozkładanie tego procesu organizacji na, nie wiem, 2-3 lata do przodu jest w moim poczuciu dużym błędem, dlatego że po pierwsze bardzo dużo rzeczy w tym czasie się może pozmieniać. Po drugie, nawet wiecie, takie rzeczy jak style, dekoracje ślubne, różnego rodzaju atrakcje, suknie ślubne, jest kilka kolekcji jeszcze po drodze, które się pojawią, a wybierając to wszystko wcześniej, planując to wcześniej, będziecie najprawdopodobniej później bardzo często zmieniać te decyzje, co będzie Was tylko frustrowało, bo już coś macie ustalone, później trzeba będzie to zmieniać i tak w koło. Wygeneruje Wam to po prostu dużo więcej pracy, takiej niepotrzebnej. W moim przekonaniu optymalnym czasem na organizację przyjęcia weselnego jest rok i naprawdę nie ma sensu wydłużać tego do 2 lat. I ja wiem, że jest takie przeświadczenie, choć w moim przekonaniu jest ono błędne naprawdę, dotyczące tego, że musimy z dużym wyprzedzeniem zarezerwować usługodawców czy salę ślubną. Tak się dzieje tylko i wyłącznie w przypadku, słuchajcie, realizacji przyjęć bardzo lokalnie, bym powiedziała. To znaczy, jeżeli jesteście, mieszkacie w małej miejscowości, tam jest tylko 1 czy 2 domy weselne w okolicy, no to faktycznie te terminy mogą być mocno oblegane i najczęściej są rezerwowane z takim 2-letnim wyprzedzeniem i tam może być taka trudność. Kiedy sobie to kryterium rozszerzymy nieco, czyli wyjdziemy poza ten nasz najbliższy obręb i tak jak na przykład mamy w Krakowie. Tutaj nie ma czegoś takiego, że trzeba 2 lata wcześniej organizować przyjęcie weselne, a wręcz bym powiedziała odwrotnie. Nie wszyscy chcą z tak dużym wyprzedzeniem, wiecie, podejmować decyzje i już sobie rezerwować terminy i to się dzieje zarówno w salach weselnych, jak i u fotografów, zespołów i tak dalej. Nie są oni po prostu też w stanie przewidzieć, czy za 2 lata na pewno skład zespołu się nie zmieni, czy za 2 lata nie zmienią no, chociażby pracy, czy czegokolwiek, nie? Czy też miejsce weselne, czy za 2 lata na pewno jeszcze będzie funkcjonowało w takim, a nie innym składzie i tak dalej. Więc naprawdę im bardziej, im szerzej patrzymy na kwestię organizacji przyjęcia weselnego, tym bardziej się okazuje, że nie ma co tak aż wyprzedzać czasu. Zaufajcie mi, przynajmniej Was ten proces aż tak nie zmęczy. Kolejnym takim błędem, trochę na przeciwwagę powiem o tym błędzie, jest znowu zbyt późne zabranie się za planowanie. Powiedziałabym, że pary mają, wiecie, albo 2 lata do przodu, albo nawet 3, albo w drugą stronę, że na przykład wybierają sobie 3 miesiące, albo 2 miesiące, albo 2 tygodnie organizację wesela. Czasem słucham takich historii i sobie myślę, ale po co sobie to robić? Wiadomym będzie, że musimy wtedy bardzo dużo rzeczy, wiecie, tak na ostatnią chwilę załatwić. Czy to urzędowe dokumenty, czy suknie, czy garnitur, czy obrączki, czy jakieś tam, wiecie, ustalenia, nawet zwykłe zaproszenia, które też ich czas wydrukowania ileś tam zajmuje, a nawet idąc i kupując gotowe i tak to wszystkie elementy nam się bardzo skumulują na jakiś bardzo krótki czas, co będzie nas dodatkowo stresować niepotrzebnie. I też powiem Wam szczerze, że się tak czasem zastanawiam, skąd się to bierze, że tak czasem sobie pary narzucają same tak bardzo krótkie i szybkie tempo organizacji, co myślę bardzo ich stresuje niepotrzebnie. Kolejnym takim błędem jest realizacja różnego rodzaju rzeczy nie po kolei, jak ja to mówię. I ja wiem, że może się tak wydawać, że po prostu jest lista zadań i trzeba je zrobić i najlepiej je odhaczyć od razu i mieć to z głowy. Nie do końca tak jest. Przy organizacji przyjęcia weselnego, wiecie, to jest trochę jak puzzle. Je trzeba trochę poukładać i niektóre elementy wynikają z kolejnych i bez tych wcześniejszych nie będziemy wiedzieli, jakie kolejne tam decyzje podjąć. To znaczy możemy podjąć, ale najprawdopodobniej będziemy musieli je na dalszym etapie zmieniać, co nam niepotrzebnie dołoży czasu. I ja wiem, że to się wydaje takie, co tam jest takiego niby do planowania. Jeżeli potrzebujecie takiej podpowiedzi,
co organizować, w którym momencie i żeby na pewno o niczym, wiecie, nie zapomnieć i zrobić to tak, jak robią to profesjonaliści, to w linku poniżej mam dla Was niespodziankę, czyli checklistę, którą przygotowałam w oparciu o moje doświadczenia wedding planerskie, gdzie macie wszystko właśnie dokładnie podzielone, po pierwsze na miesiące, po drugie w dobrej kolejności, a po trzecie dostosowane do realiów polskich, tak? Czyli to nie jest jakaś taka, wiecie, randomowa checklista. Poza tym ona opiera się też o moje doświadczenia takie wedding planerskie, więc jest bardzo taka szczegółowa i skrupulatna. Zawiera aż 192 zadania. Więc bardzo Was zachęcam do jej pobrania. Będzie w linku pod spodem, pod tym filmem. Jest ona oczywiście darmowa. Kolejnym takim błędem, który też często zauważam w organizacji wesela, jest błędne planowanie kosztów. I jest coraz więcej, wiecie, się mówi o tym, żeby ten budżet ślubny sobie ustalać, żeby go planować z wyprzedzeniem, żeby wiedzieć mniej więcej, ile się chce na co przeznaczyć, żeby też nie stracić trochę takiego zdrowego rozsądku. I to, myślę, jest bardzo okej, ale znowu jest druga strona medalu, to znaczy nie organizowaliśmy nigdy przyjęcia weselnego, więc te szacunki, które często zawiera nasz budżet ślubny, są po prostu trudne do realizacji później w praktyce, a szczególnie jeżeli zależy nam na odpowiedniej jakości poszczególnych usługodawców, bo takim właśnie dużym błędem uważam jest po prostu te ceny branie, nie wiem, znikąd. Tak nam się wydaje, że to nie powinno kosztować więcej niż, nie? No bo ile mogłoby to kosztować? I ustalamy sobie taki budżet, który nie opiera się na realnych założeniach, tylko na naszym przypuszczeniu i naprawdę jesteśmy później mocno zdziwieni i niestety rozczarowani, sfrustrowani i tak dalej. Tracimy też dużo czasu na szukanie usługodawcy, który będzie faktycznie w tym budżecie, który sobie założyliśmy. Ustalenie tego bardzo realnie już na samym początku pozwoli Wam naprawdę na uniknięcie szeregu błędów. I tutaj znowu mam dla Was podpowiedź, jeżeli chcecie poznać te aktualne ceny, ponieważ rynek w Polsce ślubny, niestety te ceny, wiecie, bardzo się zmieniły na przestrzeni ostatnich 2 lat, przez inflację, przez wojnę, myślę, że przez COVID. No dużo rzeczy się tu zadziało, które spowodowały te wzrosty bardzo duże cen. Nie ominęło to niestety branży ślubnej, gdzie koszty w niektórych usług wzrosły o 100%, więc jeżeli chcecie takie bardzo aktualne dane, żeby sobie lepiej ten budżet móc zaplanować, to oczywiście odsyłam Was do odcinka poniżej, będzie tutaj, już się Pana nauczyłam poprawnie pokazywać. Podlinkuję go oczywiście też pod spodem, więc zachęcam nie teraz, tylko jak skończę odcinek, to wtedy sobie zobaczcie ten odcinek na spokojnie i zaplanujcie swój budżet ślubny. Kolejnym takim błędem to jest, trochę się wiąże już z tym, co powiedziałam wcześniej, czyli błędnym szacowaniem kosztów, ale tutaj bym powiedziała, że dobieranie usługodawców po cenie. Ja naprawdę uważam, że to jest duży błąd, dlatego że jeżeli mamy coś takiego, że wiecie, każdy szuka usługodawcy, który tak naprawdę spełni jego oczekiwania i będzie miał, wiesz, wiecie, nie płacimy za wykonanie usługi po prostu, byleby była, tylko chcemy, żeby ta była usługa, która faktycznie nam przyniesie jakąś korzyść i będzie w jakiejś odpowiedniej jakości zrealizowana, po prostu. No i jeżeli sobie właśnie błędnie oszacujemy koszty albo założymy konkretnie, że my nie chcemy przeznaczyć na jakąś usługę więcej niż, ale jednocześnie mamy jakieś oczekiwania co do, nie wiem, czy to dekoracji na ślubie, czy no czegokolwiek, czy jakiejś sukni ślubnej, a później do tej ceny próbujemy dopasować, którą mamy w głowie, próbujemy dopasować rozwiązanie, okazuje się często, że jest to bardzo trudne. I mówię tutaj to szczególnie wtedy, kiedy szacujemy, a mamy niestety do tego tendencję, żeby szacować za nisko. I to może być bardzo frustrujące, bardzo ograniczające. I w tym punkcie naprawdę już bym chyba bardzo zachęcała, żeby się zastanowić, czy w ogóle warto jest przyjęcie weselne organizować, jeżeli mamy mocno ograniczony budżet, co jest jak najbardziej, słuchajcie, okej, bo ja też wiem, że no nie każdy chce przeznaczyć jakąś bardzo dużą ilość pieniędzy na świętowanie. No okej, nie ma problemu, ale pytanie, czy kosztem jakości? Czy może po prostu zmianą konwencji przyjęcia, czy też być może zrezygnowania na rzecz na przykład obiadu poweselnego, albo po prostu zrezygnowaniu z takiej bardzo dużej imprezy, na którą zaprosimy bardzo dużo gości, tylko że usługi, które im zaproponujemy, usługodawców sobie i im przy okazji, no mogą nie spełnić naszych oczekiwań. Kolejnym takim błędem jest, słuchajcie, zła logistyka.
I to też jest taka rzecz, którą nie zawsze się ma w głowie, planując przyjęcie, zamiast tu planować kościół, tu miejsce tam. Ale prawda jest taka, że powiem Wam takim jako anegdotę, chyba taki najśmielszy pomysł, jaki usłyszałam w trakcie mojej kariery wedding plannerskiej, to był pomysł, aby jedno z narzeczonych wyjeżdżało od siebie z domu, który był oddalony o 300 km od miejsca wesela, w dniu ślubu, tak? Czyli żeby było to takie tradycyjne wyjście z domu. Wcześniej oczywiście błogosławieństwo. I pomyślałam sobie, że no nie, to naprawdę byłaby zła logistyka tego dnia. Po drodze na tych 300 kilometrów mogłoby się zadziać dosłownie wszystko, łącznie ze strajkami, z wypadkami i tak dalej. Więc stanowczo Wam odradzam coś takiego. Jest taka niepisana zasada, że te miejsca, pomiędzy którymi musimy się przemieszczać w dniu ślubu, czyli na przykład kościół, ceremonia zaślubin, przyjęcie weselne czy przygotowania, żeby te odległości nie były większe niż 20-30 km. To jest takie optimum, które powoduje, że powiedzmy, że zawsze tam jakoś dotrzemy, nie? Chociaż też tutaj mogą być różne historie, ale o tym za chwilę. I może tutaj już płynnie przejdźmy do kolejnego błędu, to jest właśnie niesprawdzanie, jak kształtować się będą różnego rodzaju historie, sytuacje pod tytułem strajki, manifestacje, remonty drogowe w dniu naszego ślubu. I wierzcie mi, to niestety są rzeczy, które najczęściej wyskakują na ostatni moment, tak? Czyli jakby o remontach się dowiadujemy z kilku, tam powiedzmy około miesiąca z wyprzedzeniem. Czasem oczywiście jest to wcześniej zaplanowane, ale nie wszystkie rzeczy, manifestacje czy jakieś, nie wiem, Tour de Pologne i tak dalej. No czasem jest tak, że o tym dowiadujemy się w stosunkowo krótkim czasie przed ślubem. Więc dobrze jest zawsze sobie sprawdzić, czy nie mamy na trasach przejazdu w dniu naszego ślubu, pomiędzy tymi elementami, gdzie będziemy musieli przejechać, czy na pewno nie ma właśnie jakichś niespodzianek, które nas czekają. Jak są, oczywiście nic się nie dzieje, nie panikujmy. Zawsze możemy sobie alternatywną trasę wtedy ułożyć, czy tam alternatywne jakieś rozwiązania i wtedy będzie wszystko na pewno ok. I do tego mocno Was zachęcam. I ostatnim takim błędem, który obserwuję, to jest brak informacji dla gości o różnych tam udogodnieniach, których dla nich szykujemy. Czy to animatorka, czy to noclegi, czy to transfery i tak dalej. Mamy jakieś różne rzeczy, które planujemy z myślą o naszych gościach, tylko później się okazuje, że nasi goście o tym nie wiedzą i dowiadują się dopiero w dniu ślubu. W dniu ślubu jest już, słuchajcie, trochę za późno, bo najczęściej jest tak, że goście, jeżeli nie wiedzą, że są zapewnione transfery, no to sobie sami coś organizują. Jeżeli nie wiedzą na przykład, że jest nocleg albo kto za niego płaci, bo czasem jest tak, że płaci para, czasem płacą sobie goście, no i też może tutaj, wiecie, dojść do jakichś takich nieporozumień. Jeżeli planujemy takie rzeczy, które chcemy, aby goście z nich mogli skorzystać, to też wcześniej stosownie ich o tym poinformujmy. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że pozwoli Wam on faktycznie uniknąć tych błędów i sprawić, aby ten czas organizacji Waszego przyjęcia weselnego był dla Was mniej stresujący i taki bardziej, wiecie, dający Wam satysfakcję i radość niż właśnie nerwy i stres. Zachęcam Was oczywiście do subskrybowania mojego kanału. Pamiętajcie o liście do pobrania, która jest poniżej linku. Oczywiście możecie teraz włączyć sobie odcinek dotyczący budżetu, a może nawet go ustawię jako następny, który Wam się wyświetli. A tymczasem dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!